Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić InSync. Jest to gra zręcznościowa od studia Them Games. Mamy tutaj bardzo prostą mechanikę rozgrywki, ale ostatecznie gra jest bardzo trudna. Zatem niewielu z was podejmie to wyzwanie. W produkcji mamy dwa tryby rozgrywki, Explore oraz Exploit. Różnią się one tym, że jeden ma w sobie cel, którym jest odpowiednia ilość czasu, którą musimy przetrwać na danym poziomie. Tryb Explore jest trybem łatwiejszym, ponieważ to od nas zależy, kiedy ukończymy dany poziom. To tylko zależy od tego, jak szybko zbieramy poszczególne figury do studni znajdującej się na środku danego poziomu. Zaczniemy sobie rozgrywkę właśnie od tego trybu, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ta gra. Ja włączę sobie tutaj tryb Wood and Bass. Będzie to w zasadzie bardzo proste, ale myślę sobie, że mimo wszystko trzeba tutaj się odpowiednio skupić, ponieważ jest to istotne, biorąc pod uwagę to, że właśnie w tak dziwny sposób tutaj nachodzą te figury na środek, ponieważ jest to naprawdę bardzo przytłaczające, gdy właśnie z tych czterech rogów będziemy musieli patrzeć sobie na różne figury i dorzucać je do tej studni na środku. Oczywiście, gdy te figury nie wpadną do środka do studni, no to wychodzi na to, że wpadają do wody, przez co tutaj akurat w tym trybie nie tracimy żadnego punktu, które znajdują się na desce, ale wydłuża się to rozgrywka i do ukończenia danego poziomu będziemy mieli trochę więcej czasu. Oczywiście, gdy ukończymy ten poziom, zostajemy podliczeni punktowo. W zasadzie to cała mechanika rozgrywki, ale jest ona niesamowicie skomplikowana, ponieważ te figury tutaj chodzą zupełnie losowo i w zasadzie nie ma możliwości, żeby się wyuczyć tych tutaj synchronizacji, które powinny zachodzić pomiędzy nimi. Oczywiście, jeżeli już sobie w tą produkcję długo pogramy, to wtedy będziemy mieli jakąś zręczność, która pozwoli nam przechodzić o wiele sprawniej te poziomy, ale oczywiście to tylko należy do tych najbardziej wytrwałych, którzy nie porzucą produkcji po pierwszym poziomie. Dobrze, moi drodzy, widzicie, że tutaj w prawym dolnym rogu mam już bardzo dużo tych figur, ale oczywiście trochę zagadując się, nie wychodzi mi z resztą tych figur. Dlatego też w tym momencie chciałbym sobie zmienić poziom i pokazać wam coś innego. Oczywiście jest tutaj taka różnorodność produkcji, ponieważ te poziomy za każdym razem są zupełnie inne kolorystycznie, jest inna muzyka, a warto wspomnieć, że wszystko, co tutaj widzicie, jest stworzone ręcznie. Z gotowych zdjęć, później twórcy stworzyli właśnie te modele, które widzimy w produkcji, a dzięki temu mamy naprawdę bardzo przyjemną, minimalistyczną oprawę graficzną i produkcja, myślę, że dzięki temu przyciąga. Oczywiście kolejny raz poziom, w którym będziemy musieli zbierać sobie te figury, aż zapełni się dana krawędź właśnie tych figur, które tutaj mamy. Oczywiście standardowo również do wody wpadają te figury. Tutaj również nie mamy czasu, który określa ramy rozgrywki. Dzięki temu właśnie może ona trwać ile sobie tylko życzymy. Oczywiście czasem się to wydłuża do 15 lub 20 minut w zależności od tego, jak szybko nam idzie. Rzućmy jeszcze okiem na kolejny aspekt, czyli tryb Exploit. Jest to w zasadzie bardzo trudna część gry, ale myślę sobie, że wytrwali znajdą tutaj właśnie coś dla siebie, ponieważ tutaj na samym środku widzicie czas, którym niestety gra naprawdę bardzo nas denerwuje. Wiadomo, trzeba wytrzymać jak najdłużej, a jak widzicie, mamy również limitowane figury z każdej strony właśnie tego drewna, które widać na środku. Nie jest to łatwe, aby dotrzymać do minuty, jeszcze mi się to nie udało, ale myślę sobie, że przy kolejnym podejściu już właśnie mogłoby do tego dojść. Byłoby bardzo fajnie, żeby odkryć sobie kolejne poziomy, no cóż. Trzeba tutaj nie lada zręczności i wytrwałości i jak widzicie 37 sekund. Nie jest to czas może jakiś wybitny, ale myślę sobie, że któregoś dnia, któregoś razu już dojdę do tych efektów i będę mógł pokonać wszystkie cztery poziomy, które tutaj widzicie. Moi drodzy, tak wygląda InSync. Jest to naprawdę bardzo ciekawa gra, nowa produkcja na rynku, zatem polecam serdecznie spróbować swoich sił. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!